Święty prorok Daniel zowie świętego Michała księciem aniołów, święty Juda apostoł nazywa go archaniołem, a święty Jan opisuje w objawieniu walkę pomiędzy Michałem a Lucyferem, która się zakończyła strąceniem Lucyfera z nieba. Nie można przeto wątpić, że Michał archanioł od samego początku stworzenia świata był w wielkiej łasce u Boga. Do rozkrzewienia czci publicznej tego archanioła i ustanowienia święta jego imienia przyczyniły się nade wszystko cudowne pojawienia się tego świętego anioła w wieku VI i VII, mianowicie na górze Gargano we Włoszech i w miejscowości Tuba we Francji, jako też rozliczne łaski udzielone przez Boga za jego przyczyną. Zasługuje też na tę cześć święty Michał. Bóg go bowiem postanowił opiekunem swego kościoła świętego, jak go wprzódy przeznaczył na patrona synagogi żydowskiej. Jak przedtem Michał był obrońcą powierzonego sobie ludu żydowskiego, jak teraz ma pieczę nad poruczonymi sobie dziećmi Kościoła Świętego, utwierdza je w prawdziwej wierze, strzeże ich od pokus tego żywota, a szczególnie od pokus szatana w chwili śmierci. Dlatego też poleca nam Kościół Matka Nasza, abyśmy się udawali pod opiekę tego świętego archanioła tymi słowami: Święty Michale Archaniele, broń nas w utarczkach, abyśmy nie zginęli w czasie straszliwego sądu. Lekcja na dzień dzisiejszy stanowi początek objawienia, które miał święty Jan na wyspie Patmos. Szereg objawień daje wierny obraz kolei, jakie przechodzić miał Kościół Święty od pierwszych początków istnienia swego, aż do ostatniego zwycięstwa w końcu dni tego świata. Siedem duchów stojących przed tronem Pańskim są owymi aniołami, którym Pan Bóg dał władzę działania na zbawienie nasze. Pomiędzy nimi jest także i Michał Święty. Uważ przeto, duszo chrześcijańska, jak dobrym jest Bóg, jeżeli wyznaczył na opiekunów naszych tak potężne duchy, najbliższe swego tronu. Jako Ewangelię czyta się wyjątek z Ewangelii świętego Mateusza o zgorszeniu. Czyta się ona dzisiaj dlatego, ponieważ święty Michał tak silnie się opierał zgorszeniom szatana w niebie, a pokonawszy go strącił Lucyfera z nieba.